Kontrowersyjna inwestycja wchodzi w kolejny etap. Budowa odlewni Żeliwa w Dąbrowie Górniczej od miesięcy budzi duże emocje wśród lokalnej społeczności. Między innymi na początku tego roku mieszkańcy Tucznawy zorganizowali protest. Teraz w Dąbrowie Górniczej rozpoczęły się konsultacje firmy Brembo, która planuje budowę odlewni. Jej przedstawiciele twierdzą, że chcą sprostować nieprawdziwe informacje krążące wokół tej inwestycji. Dlatego przez kilka najbliższych dni są do dyspozycji mieszkańców. Fatima Orlińska. Jeszcze na początku tego roku głos sprzeciwu mieszkańców Tucznawy był wyraźnie słyszalny. Chcemy gospodarza, a nie naszego i dzieci krawarza. Ci sprzeciwiali się powstaniu inwestycji z obawy o ich zdaniem szkodliwe pyły, które jak mówili miałyby unosić się na skutek działalności odlewni, powodowałyby zanieczyszczenie powietrza i tym samym wpływałyby niekorzystnie na zdrowie lokalnej społeczności. Odlewnia Żeliwa to jest duża emisja różnych szkodliwych czynników, dlatego sprzeciwiamy. Wszystko jest blisko domów, 200 metrów od przy samych działkach naszych, na których działkach uprawiamy jakieś tam warzywa. No i po prostu wszystko to trzeba będzie zostawić u góry. Jednocześnie lokalna społeczność zarzucała władzom Dąbrowy Górniczej, że te bez konsultacji sprzedały teren, a głosy społeczeństwa i ich obawy miały nie być słuchane. Wtedy też odbywały się spotkania wszystkich zainteresowanych stron. W związku z faktem, że w połowie września Brembo złożyło wniosek o wydanie zgody środowiskowej na budowę odlewni, dziś uruchomiło punkt informacyjny dla mieszkańców, gdzie w wyznaczonych terminach eksperci będą odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące inwestycji. Ta, jak deklarują, ma być jedną z najnowocześniejszych tego typu, spełniającą wszystkie wymogi. Z punktu widzenia zanieczyszczenia środowiska, czy nawet oddziaływania na środowisko, naszym celem jest to, aby wszystkie ewentualne oddziaływania zamknęły się na terenie naszej działki. Więc dla mieszkańców nie powinno być w ogóle odczuwalne. Od samego początku, od momentu zakupu działki, informacja, która szła czy to z Urzędu Miasta, czy to od nas, czy to ze strefy ekonomicznej, była jasna. Będziemy budować zakład odlewni, będzie to nowoczesny zakład, który powstanie na tej działce, która została wskazana nam przez strefę. Na pierwsze spotkanie z ekspertami we wtorek nie przyszedł nikt. O kolejnych terminach informuje Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na swojej stronie internetowej, a zaplanowanych jest jeszcze 7 spotkań. Realizacja aktualnie trwających prac opiera się o pozwolenie na budowę, które Brembo posiada. Obecnie firma jest w trakcie jego zmiany, stąd złożenie raportu oddziaływania na środowisko, który będzie opiniowany przez wiele instytucji w całym regionie. Obecnie po naszych wezwaniach do uzupełnienia dokumentacji Brembo przedstawiło poprawiony raport oddziaływania na środowisko, który teraz Wydział Ochrony Środowiska przekaże do zaopiniowania m.in. do Urzędu Marszałkowskiego, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Sanepidu, do Wód Polskich i na bazie tych opinii będzie dalej procedowany wniosek, będzie dalej prowadzona analiza wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tego typu inwestycji na terenie strefy w Dąbrowie Górniczej. Dziś strona społeczna, organizatorzy protestów nie chcieli komentować sprawy.